1 kwietnia, więc w lany poniedziałek, odbędzie się kolejny Emaus, a więc koncert kameralny o godzinie 17 u Klarycek na Łukasińskiego. Pragnę zarekomendować dwie wspaniałe, młode, obiecujące artystki: Agnieszka Kuźma skrzypce, Natalia Figiel fortepian. Wystąpią dla Państwa ze wspaniałym kameralnym repertuarem, solowe utwory skrzypcowe oraz fortepianowe w programie Henryk Wieniawski, Fryderyk Chopin, Claude Debussy i wiele innych wspaniałych kompozycji muzyki kameralnej. I tym razem bardzo dobry fortepian Steinway. Zapraszam jeszcze raz. 1 kwietnia o godzinie 17, ulica Łukasińskiego, kościół u Klarysek. Drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy Kłodzka, drodzy sympatycy Emaus, wszyscy goście i wszyscy przyjaciele naszej wspólnoty i ci, którzy łączą się z nami w modlitwie, pragniemy Was bardzo serdecznie zaprosić na trzecie Emaus Kłodzkie, które odbędzie się w drugi dzień świąt, w poniedziałek, o godzinie 17. Na Was czekają już misternie wykonane baranki, którymi pragną się podzielić wszyscy organizatorzy, jak również my. Niech to będzie symbol dzielenia się radością i jednością. Po koncercie rozpocznie się wspólne mazurkowanie w ogrodach przyklasztornych. Pragniemy Was zaprosić na również takie duchowe cieszenie się, duchową radość i dzielenie się pokojem Chrystusa Zmartwychwstałego, który czeka na Was tu w Najświętszym Sakramencie, w konsekrowanym opłatku w hostii. Niech ten dzień będzie dzieleniem się również wspólnym przeżyciem świąt, a przede wszystkim radością Zmartwychwstałego Chrystusa, którego zaniesiecie później do swoich domów, do pracy. Pragnę również zaprosić na Triduum Paschalne, które w przyszłym tygodniu odbędzie się Wielki Czwartek o godzinie 19, Wielki Piątek o 18.30, Droga Krzyżowa o 18.30, Droga Krzyżowa o 19.00. Nabożeństwo Męki Pańskiej, Wigilia Paschalna rozpocznie się w naszym kościele o godzinie 20.00. Rezurekcja i msza święta będzie w niedzielę o godzinie 7.00 rano. Następna msza święta będzie o godzinie 9.30. W poniedziałek wielkanocny msza święta będzie o 9.30. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapewniamy Was o modlitwie, by te święta przeżycia przede wszystkim tajemnic miłości, męki Chrystusa, śmierci i zmartwychwstania było bardzo głęboko przez nas wszystkich przeżyte. Szczęść Boże. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.